No więc, proszę Państwa, teraz chciałem Państwu pokazać, w jaki sposób elektrodynamika, klasyczna elektrodynamika, nie tylko elektrodynamika Maxwella, ale dowolna elektrodynamika nieliniowa, gdyby taka była, no w matematyce to można sobie ją oczywiście pomyśleć. Bardzo ciekawą teorią fizyczną jest elektrodynamika nieliniowa Born-Einfelda. Więc najpierw rozpoczniemy od dowolnej elektrodynamiki. No więc, proszę Państwa, trzeba znaleźć Lagrangian, który będzie zależał od pól i ich pochodnych. I teraz jako pola wybieramy czteropotencjał. A mu? No, a pochodne to są pochodne, prawda? A mu nu, no to jest d nu a mu, prawda? Tak zapisujemy. Przypominam, ilekroć zawsze do składowej jakiegoś pola dopisuję jeszcze jedną czasoprzestrzenną, jeszcze jeden czasoprzestrzenny wskaźnik, to oznacza, że biorę pochodną cząstkową. No i teraz, proszę Państwa, ten wybór to jest minus 1/4, no i tak f mu nu, f mu nu. No ale teraz, żeby to była gęstość, no bo to będzie skalar, to tutaj jeszcze pierwiastek z wyznacznika z G, gdzie G jest metryką. Proszę Państwa, to jest bardzo uniwersalny wzór, ważny dla elektrodynamikę można uprawiać wcale nie tylko na płaskiej przestrzeni Minkowskiego. Ta metryka by mogła być dowolną metryką. Teraz to, co tutaj stoi, to też wymaga użycia metryki, bo co to jest? To jest zwężenie po, prawda, alfa mu oraz zwężenie po beta mu, gdzie te g to są macierze odwrotne do metryki. I otóż G mogłoby być dowolnym tensorem metrycznym na czterowymiarowej rozmaitości i wszystko by bardzo dobrze szło. Może skoncentrujemy się teraz na wyprowadzeniu równań, które już znamy ze szczególnej teorii względności, czyli ograniczymy się do sytuacji takiej, że G mu nu to jest nic innego jak macierz diagonalna. No i jak Państwo wiecie, ja lubię taką sygnaturę, 1 minus 2 plusy. No wtedy to jest równe 1. No i w tych rachunkach wiele nam się tutaj uprości, ale podkreślam, cała ta maszyneria da nam poprawne równania, jeśli będziemy dowolnego układu współrzędnych używali. No dobrze, gdzie, co to jest f mu nu? To jest ten tensor Faradeya, któryśmy bardzo szczegółowo omawiali na wykładach ze szczególnej teorii względności. No i on się wyraża w postaci pochodnych tego czteropotencjału, czyli innymi słowy to jest d mu a nu minus d nu a mu.
Innymi słowy, żeby wyprowadzić równania takiej teorii, no to trzeba napisać ten nasz wzór podstawowy, który tutaj jest, prawda? Czyli w naszym przypadku to jeden z tych wskaźników, no to jest też wskaźnik czasoprzestrzenny i on jest na dole. Pochodne mają dwa wskaźniki, oba na dole. No i w związku z tym będzie pęd. Czyli w naszym przypadku to będzie tak. DL równa się. No, będzie DA mu. No tutaj będzie pęd, który oznaczymy sobie, tradycyjnie się je oznacza, go oznacza tym, taką literą F, duże też. No i przepraszam, żebym się tutaj nie zamotał w naszych zmiennych, no więc tu niech będzie nu, F nu. To nu odgrywa rolę tego k, no a mu będzie odgrywało rolę tego naszego, no tutaj alfa, prawda, czyli d mu. Czyli te nasze równania będą wyglądały tak. D mu f nu mu delta a nu plus f nu mu delta a nu mu. No dobrze, no więc proszę Państwa, popatrzmy na tamten nasz Lagrangian. On zależy od pochodnych A poprzez ten tensor Faradaya F, prawda? No więc to jest ciekawa rzecz, prawda? To jest ciekawa rzecz. Natomiast ten Lagrangian wcale nie zależy od samego pola A. W związku z tym no, pochodna tego Lagrangianu po samym polu A jest równa 0, prawda? Czyli jedno z równań pola już mamy. Co zrobić? Dobrze. Czyli jedno z równań pola już mamy. Proszę Państwa, ja oczywiście tutaj robię uproszczoną wersję teorii, w której nie ma prądów. No, jak były prądy, to wtedy pochodna Lagrangianu po A to byłyby prądy i to byłaby ta druga para równań Maxwella. No, w przypadku braku ładunków i prądów, to druga para równań Maxwella też jest jednorodna, czyli to jest zero. No natomiast teraz musimy obrobić tę wielkość. Proszę Państwa, napiszmy sobie tak, a co by było, jak ja bym tu napisał f nu mu delta f mu nu. No to ponieważ f, no to napiszmy f nu mu, a tutaj jest d mu a nu minus d nu a mu. Co to znaczy? To znaczy, że to jest f nu mu, a tutaj jest a
mu, mu minus a mu, mu. No ale proszę Państwa, F jest, no to napiszmy to tak, F nu mu delta a nu mu minus, no F nu mu a mu nu. No ale proszę Państwa, przechrzcimy wskaźniki, ponieważ tutaj sumujemy po wartościach mu od 0 do 3 i po mu od 0 do 3, to jak my je przechrzcimy nu na mu, mu na nu, to będzie to samo, prawda? Czyli możemy napisać, że to jest f mu nu, a tutaj a mu mu. No ale proszę Państwa, ach, widzę, że zapomniałem powiedzieć o czymś. Mianowicie chciałem powiedzieć, że F jest antysymetryczne, prawda? Chciałem powiedzieć, że F jest antysymetryczne. W związku z tym, jak ja to przepiszę w ten sposób, że zamienię tu wskaźniki, to tu będzie plus i w sumie wyjdzie 2 razy F nu mu a nu mu. W związku z tym chciałem napisać, proszę Państwa, że to jest 1/2, czyli to się równa 1/2 f nu mu f mu nu. Mu, mu. O, chciałem napisać, że to tak jest. Przepraszam, no i tutaj jest delta. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że pochodna Lagrangianu po samym f-ie to jest ten f na górze. No ale oczywiście zrobiłem, przepraszam bardzo, skok myślowy godny kangura, dlatego że zapomniałem Państwu udowodnić, że to f musi być antysymetryczne. No zaraz do tego wrócimy. No i w każdym razie widać wyraźnie, że jeśli f jest antysymetryczne, no to mamy taką relację. No i wtedy po prostu te nasze równania już wyprowadziliśmy. Mianowicie jedno równanie polega na tym, że to f ma znikającą dywergencję, a drugie równanie to jest to równanie, które wiąże ten tensor indukcji elektromagnetycznych z tensorem Faradaya, czyli z tensorem tych natężeń elektromagnetycznych, czyli pochodna L po F to jest to F. No i widać, że ponieważ ten Lagrangian jest kwadratowy w f, no to ta pochodna będzie jakoś tam liniowa, no i wszystko to już się ładnie złoży do równań Maxwella. I za chwilkę będziemy to kontynuowali. No ale na samym początku, proszę Państwa, ja muszę udowodnić, że to f jest antysymetryczne. Co to znaczy udowodnić, że f jest antysymetryczne? No proszę Państwa, tutaj wchodzi w to miejsce Lagrangian zależy od pochodnych a tylko poprzez antysymetryczne kombinacje. No to co to znaczy, że obliczamy pochodną względem antysymetrycznych kombinacji? No proszę Państwa, to jest pewien dylemat, który ja pamiętam, że mnie strasznie męczył, jak jako jeszcze chyba niedyplomowany student miałem wygłosić jakiś ważny referat na temat teorii względności i profesor Trautmann dał mi do przeczytania bardzo ważne prace takich trzech autorów, których obecnie się określa
takim akronimem ADM, Arnoit Deser Misner. No i ja próbowałem to jakoś tam streścić i strasznie mnie to męczyło. No na przykład, proszę Państwa, co to znaczy, że ja różniczkuję jakąś funkcję po metryce? Co to znaczy, że różniczkuję po metryce? A metryka jest symetryczna, prawda? Metryka jest symetryczna. No, ale uczą nas różniczkować względem niezależnych współrzędnych, prawda? Ile jest niezależnych współrzędnych metryki? No to, co na diagonali i to, co na przykład nad diagonalą, tak? No to, co jest nad diagonalą, to występuje dwa razy, prawda? Bo jak występuje jakaś współrzędna G1,2, to jednocześnie w takich niezmienniczych wzorach występuje też współrzędna 2,1, więc trzeba byłoby to dwa razy uwzględnić. Z drugiej strony te elementy na diagonali no, występują tylko raz, no bo G3,3 no, to jest G3,3, już nigdzie nie występuje. Strasznie hamletyzowałem na ten temat, no bo ja umiałem z analizy sparametryzować jakąś przestrzeń niezależnymi parametrami i potem względem nich różniczkować. No proszę Państwa, to jest łatwiej jest, gdybyśmy mieli różniczkować po czymś antysymetrycznym, prawda? D, ojej, to nie mogę tego, na przykład jakąś funkcję H po D, F, mu, nu. No bo tu nie ma tych diagonalnych, są tylko na diagonali i pod diagonalą, w związku z tym te niezależne to są diagonalne. No i jakbym różniczkował tylko po tych nad diagonalą, to by zawsze mi wyszło dwa razy, bo jeszcze oprócz tego ta diagonalna. Proszę Państwa, ten dylemat da się rozwiązać w ten sposób, że jak mamy funkcję f, funkcję, która zależy od czegoś od jakiegoś tensora, który spełnia jakieś tożsamości, to jej różniczka no jest kombinacja różniczek samych tych zmiennych, po których różniczkujemy, a tutaj są jakieś współczynniki. No te współczynniki nazwiemy właśnie dH po dF mu nu. Ale zauważmy, że ponieważ to jest na przykład antysymetryczne, to a priori nie jest dobrze określone, tylko bo można do tego dodać jakąkolwiek macierz symetryczną i koniec. W związku z tym, proszę Państwa, higieniczna metoda prowadzenia takich rachunków polega na tym, że ilekroć mamy tutaj tensor, który spełnia jakieś tożsamości, to na te współczynniki nakładamy dokładnie te same dualne tożsamości. Czyli jak tu mamy coś antysymetrycznego, to żądamy, żeby to było antysymetryczne. I to już wtedy jednoznacznie daje dobry wynik. No i wtedy rzeczywiście, proszę Państwa, pochodna po tych pochodna dH po dF 1,2 to jest dwa razy uwzględniona, prawda? Jest, natomiast po 1,1 tylko jeden raz. Ale właśnie nie należy wchodzić w te rozważania, bo to jest droga donikąd. Trzeba powiedzieć sobie tak, nasza przestrzeń to jest przestrzeń tensorów, które są powiedzmy antysymetryczne. Zamiast definiować to w ten sposób, że wybierzemy tutaj niezależne zmienne i różniczkujemy po niezależnych zmiennych, mówimy nie.
Nie. My obliczymy sobie różniczkę. Co to jest różniczka, to wiadomo, nie ma wątpliwości. I teraz chcemy tę różniczkę zapisać w postaci sumy różniczek wszystkich składowych, a wcale nie tylko niezależnych, bo wtedy inaczej by było sumowanie po diagonalnych, a inaczej po niediagonalnych, tylko wszystkich. A tutaj chcemy wstawić coś, co spełnia tę samą tożsamość. I to jest dopiero dobra metoda na definicję tych pochodnych. Oczywiście to jest pewna konwencja, można byłoby inaczej to robić, ale to jest zdrowa konwencja. No, w związku z powyższym, proszę Państwa, będę używał tej konwencji, bo w tej konwencji te rachunki są proste. No, skoro tak, to ponieważ L zależy od pochodnych tylko poprzez część antysymetryczną, to żeby to ujednolicić, zakładam, że F jest antysymetryczne. Koniec, kropka. Głośniej, głośniej. A, delta, tak. Bardzo Państwa przepraszam, tutaj delta. No właśnie, ojej, ale mi wstyd. Dobrze. No i oczywiście tutaj też delty brakuje. Bardzo Państwa przepraszam. Tu jest ta delta, dobrze. Delta A mu nu. No dobrze. No więc proszę Państwa, per saldo wyprowadziliśmy taki wzór. Delta L równa się, no wypiszmy może to 0 explicite F nu mu. Delta A nu plus 1/2 F nu mu delta F mu nu. No i właśnie, jedno równanie już wyprowadziliśmy, że to jest równe 0, a teraz obliczmy, co to jest. No trzeba, wiemy ile wynosi. Ograniczymy się powiedzmy do, tak, no więc proszę Państwa, czemu to jest równe? No ale delta minus 1/4 pierwiastek z tego F alfa beta F mu nu G alfa mu g beta nu. No to proszę Państwa, ta różniczka, oczywiście tutaj pracujemy w sytuacji, w której metryka czasoprzestrzeni jest dana, więc nie podlega żadnym tutaj zmianom. No to różniczka funkcji kwadratowej to jest funkcja liniowa. Trzeba wziąć raz różniczkę tę, drugi raz różniczkę tę, ale one oczywiście są takie same, prawda? Więc widać, że to będzie 2 razy to samo, czyli będzie minus 1/2 zamiast 1/4 pierwiastek z wyznacznika tej metryki, a tu zostanie jedno f i podniesione wskaźniki do góry przy pomocy tych dwóch metryk, czyli zostanie f. Powiedzmy, że różniczkiem tak, mu nu delta F nu mu. No i oczywiście, ponieważ F, no to już jest antysymetryczne, to F jest antysymetryczne na zasadzie konwencji. Przy czym, proszę Państwa, to nie jest tak, że równania będą zależały od wyboru konwencji. Nie. Równania nie zależą. Natomiast zapis tych równań
najlepszy, najprostszy jest przy przyjęciu takiej konwencji, że F a priori jest antysymetryczne. Ponieważ do F zawsze można bezkarnie dodać coś symetrycznego, co się wyzeruje, jak będziemy sumowali. No więc ponieważ to jest antysymetryczne, to zamienimy i będzie jedna, druga, pierwiastek z G, F mu nu, delta F mu nu. No to proszę Państwa, lewa strona to jest po prostu tyle i to ma być równe tyle. No to widzimy, że o to coś to musi być równe tyle po prostu. Koniec, kropka. Wyprowadziliśmy te równania, czyli to równanie F mu nu jest niczym innym jak tensorem Faradaya, któremu przy pomocy metryki podniesiono oba składniki, wskaźniki do góry. No i następnie jeszcze jest ten pierwiastek z wyznacznika metryki, ponieważ ten obiekt nie jest tensorem, a jest gęstością tensorową. Wynika to z tego, że Lagrangian nie jest skalarem, a jest gęstością skalarną. No proszę Państwa, gdy będziemy... Aha, czyli tak, równania elektrodynamiki to są trzy stwierdzenia. Pierwsze stwierdzenie to jest równanie na ten tensor Maxwella, który wygląda w ten sposób. I to równanie w tym podejściu wariacyjnym jest spełnione tożsamościowo od samego początku. W jaki sposób? Ano w taki sposób, żeśmy F napisali jako różniczkę potencjałów, czyli jako F podstawiliśmy no, po prostu pochodne potencjału wektorowego. No, czyli pierwsza para równań Maxwella w tym podejściu jest no, wymuszona przez sam formalizm. Teraz druga para równań Maxwella to są te zera, prawda? To jest to, że to pole F pisane ma, prawda, czyli to się często zapisuje w ten sposób, że df jest równe 0. To jest druga para równań Maxwella i ona została wyprowadzona, prawda, czyli to jest pierwsze, to jest drugie, ale jeszcze to nie jest pełna teoria, bo jeszcze musi być związek między jednym i drugim i to jest ten trzeci punkt teorii Maxwella, o, który można nazwać równaniami konstytutywnymi. Związek między tym F małym a F dużym, no w tym przypadku to jest taki związek, ci z Państwa, którzy tam troszkę głębiej chcieliby wejść, to oznacza, że to F to jest nic innego jak gwiazdka Hodge'a od F. No ale to jest taka struktura geometryczna. Proszę Państwa, zwracam uwagę na to, że ten cały formalizm funkcjonuje również dla nieliniowej teorii. Mianowicie dla nieliniowej teorii wystarczyłoby sobie pomyśleć, że czyli że Lagrangian no nie jest tak jak tutaj było kwadratową funkcją tensora
Faradeja, jak jest ten kwadratową funkcją, to po zróżniczkowaniu wyjdą wyrażenia liniowe. No i właśnie, teoria Maxwella jest liniową teorią pola, tylko wystarczyłoby, żeby był dowolną funkcją od tego tensora F. No i jeszcze metryki, ale metryka tutaj byłaby dana, prawda? Jeśli byśmy w ten sposób wybrali jakiś inny Lagrangian, to wtedy wyszłaby nam, to wtedy to równanie byłoby a priori spełnione, to równanie też, natomiast związek między F a F małe, no byłby nieliniowy. Myślę, że, aha, to teraz jeszcze powinienem przypomnieć, proszę Państwa, powinienem przypomnieć, jak się identyfikuje w układzie współrzędnych. Lorentzowskich, to znaczy, gdy metryka jest diagonalna, no i w związku z tym jej ten wyznacznik, czy też moduł z wyznacznika jest tylko równy 1, to wtedy identyfikacja jest następująca. Proszę Państwa, że tak, f0k równe oczywiście minus fk0, to jest pole kata składowa pola elektrycznego, natomiast, czyli te czasowo-przestrzenne składowe, to jest pole elektryczne, prawda? Natomiast przestrzenno-przestrzenne fkl to jest nic innego jak epsilon klm, a tutaj jest pole bm. Proszę Państwa, ja to tak piszę, no właściwie nie, niby już powiedziałem, że pracuję w układzie lorentzowskim, ale ciągle mam tendencję do tego, żeby rozróżniać między polem wektorowym a gęstością wektorową, no bo epsilon jest w zasadzie gęstością, to jest gęstością taką odwrotną, czyli to jest równoważne temu, że to pole magnetyczne to jest równe 1/2 epsilon mkl fkl. Dobrze, natomiast te, czyli pole F a priori koduje pole elektryczne oraz pole indukcji magnetycznej. Natomiast to pole F, to tak jest, że F0K, no, co jest równe minus FK0, to nam koduje pole indukcji elektrycznej. No, jak to jest gęstość? Oczywiście, kiedy wyznacznik z E jest równy 1, no to jest to samo co DK, ale tak piszę te wzory, nie wiem dlaczego, jakoś tak mi przez gardło nie przechodzi utożsamianie gęstości. No i to jest dobrze. Natomiast te przestrzenno-przestrzenne FKL to jest epsilon KLM. I tutaj piszę HM, pole magnetyczne. No i właśnie, tutaj to nie jest pisane, bo to jest pole wektorowe, a ten czynnik gęstościowy jest zawarty w tym epsilonie, prawda? Co oznacza nic innego, jak to, że pole magnetyczne, to jest równe
jedna druga epsilon mkl i tutaj jest fkl. No i teraz to jest gęstość, a to jest gęstość odwrotnej wadze. W związku z tym te gęstościowe rzeczy tutaj się likwidują i tutaj jest. No, proszę Państwa, może ja za dużo hamletyzuję teraz na temat tego rozróżnienia między wektorami a gęstościami, no bo w końcu niby powiedziałem, że w układzie współrzędnych Lorentza, no to wtedy można o tym wszystkim zapomnieć i te pisane identyfikować z tym. Natomiast dla teorii... co chciałem powiedzieć. I to są wzory uniwersalne dla dowolnej teorii nieliniowej, natomiast o to, co tutaj stoi, to mówi nam, że D równa się E, a B równa się H. To jest elektrodynamika Maxwella. W elektrodynamice Maxwella ten wzór to są po prostu te dwie identyfikacje, że pole elektryczne i pole indukcji elektrycznej to jest to samo oraz pole magnetyczne i pole indukcji magnetycznej. Ale ta identyfikacja zachodzi tylko dla elektrodynamiki Maxwella. Natomiast jakby ktoś chciał uprawiać elektrodynamikę nieliniową, na przykład elektrodynamikę Born-Einfelda, no to wtedy te wzory, które tu wypisałem, są prawdziwe. No natomiast D i H są skomplikowanymi funkcjami tych pól E i B, skomplikowanymi, nieliniowymi. No i chyba na tym omówienie tej elektrodynamiki zakończę. I teraz jeszcze mam troszkę czasu i powiem trochę o, no bo już będziemy zmierzali ku równaniom Einsteina, które wyprowadzimy z jakiejś tam zasady wariacyjnej. Ale chciałem jeszcze teraz rozpocząć pewien taki rozdział pomocniczy, który nazwę pochodne kowariantne. Czyli pochodna kowarianta. Co to jest pochodna kowarianta? No nawiążę może do tego, o czym dzisiaj już mówiłem, że fizycy boją się jak diabeł święconej wody pochodnych cząstkowych. No i oczywiście z pewnego punktu widzenia mają rację, dlatego że na ogół jak weźmiemy jakiś obiekt, który nie jest skalarem, to pochodna cząstkowa tego obiektu, na przykład pola wektorowego, no nie jest żadnym obiektem geometrycznym, prawda? Jak mamy jakieś pole wektorowe, na przykład W, które jest w postaci WK D po DXK, no to wiadomo, jak się transformują te współrzędne przy przejściu do innego układu współrzędnych, prawda? No jakbyśmy zmienili układ współrzędnych i chcieli to zapisać w jakimś innym układzie współrzędnych, a no to bardzo prosto, to byśmy to różniczkowanie wyrazili
poprzez różniczkowanie dnia po tych nowych zmiennych, czyli by było dya po dxk, no a tutaj wstawiamy to vk. No i teraz od razu z tego mamy, że to są współrzędne tego samego pola wektorowego w nowej bazie, prawda? Czyli to byśmy napisali, że to jest v tylda a. No i w związku z tym to pole można napisać, ma takie składowe w tym układzie współrzędnych, a ma takie składowe w tym układzie współrzędnych. No i jest bardzo prosty wzór na transformację. No dobrze, a jakbyśmy chcieli pochodną, prawda? Takie vk dlvk. To jakbyśmy znali na przykład, proszę Państwa, informacje o tej pochodnej, o tych pochodnych w jakimś układzie współrzędnych, to czy będziemy znali informacje o tych pochodnych dbVa w nowym układzie współrzędnych? No ciężka sprawa, bo okaże się, że nie. Okaże się, że nie. No bo obliczmy to, proszę Państwa. No co to jest? No trzeba różniczkować ten obiekt, prawda? No to to różniczkowanie tutaj, no to już my wiemy, że to jest w postaci dl dxl po dyb. No i proszę Państwa, zastosujmy to do tego. No to jak to upadnie na to, no to będziemy mieli dlvk, no a tutaj zostaną dwie takie macierze, dxl po dyb, no i jeszcze to dya po dxk, ale jeszcze trzeba będzie zastosować to do tego obiektu, czyli jeszcze będzie plus, vk zostawiamy w spokoju, jak stało, no i różniczko, czyli będzie dxl po dyb, a tutaj będzie d2ya po dxl dxk. No to proszę Państwa, pytanie, czy jak znam pochodne tego pola w starym układzie, to mogę obliczyć pochodne tego pola w nowym układzie? No nie, bo jak nie znam wartości samego pola, to nie znam tego. Oczywiście te wszystkie współczynniki to znam, dlatego że to jest przeliczenie jednego układów współrzędnych do drugiego, czyli no ja znam i jeden, i drugi układ, ale jak, czyli widać, że sama informacja o pochodnych to nie jest żaden sensowny obiekt, prawda? Natomiast zwracam uwagę, że jak znam samą wartość pola i pochodną, to obliczę zarówno wartość pola, jak i te pochodne w nowym układzie współrzędnych. Czyli kolekcja, sama wartość i pierwsze pochodne to jest dobry obiekt współrzędnych. Natomiast same pochodne to do niczego, prawda? No właśnie, proszę Państwa, no w szczególności na przykład, prawda, przyspieszenie, prawda, AK. No jak chciałoby się napisać, to jest nic innego jak druga pochodna po czasie k. No i wiemy, bo to jest, od tegośmy rozpoczęli, że to nie jest żaden sensowny układ. To nie jest żaden sensowny układ, prawda? Że tak to jest tylko w układzie inercjalnym. A jak nie jest układ inercjalny, to trzeba do tego jeszcze napisać KLM, x.l, x.m. I dopiero to jest sensowny układ. Przyspieszenie to jest pochodna, chciałoby się powiedzieć,
kowariantna prędkości. Prawda? Czyli gdyby to napisać tak, że AK to jest nic innego jak prędkość jego pochodna, prawda? No to to byłoby niedobrze, bo trzeba by było dodać jeszcze gamma K LM, a tutaj właśnie jest VL, VM. Taka pochodna jest niedobra, a to nazwiemy pochodną kowariantną. No to co to jest pochodna kowariantna? Proszę Państwa, ja dam taką definicję. Pochodna kowariantna to jest zwykła pochodna, tylko że obliczona w inercjalnym układzie współrzędnych. No tak to jest, tak Newton definiował przyspieszenie. Licz pochodną prędkości, ale w układzie inercjalnym, bo inaczej to nie. To do tego dochodzą różne te sztuczne siły. Proszę Państwa, to może tak sobie napiszemy. Napiszemy sobie tak. Pochodna kowariantna. Ja celowo piszę to tak dosyć ogólnie, no bo pochodna kowariantna względem czego? No względem różnych rzeczy. Różnych rzeczy. Będziemy to precyzowali. To jest zwykła pochodna. Ale obliczona w układzie inercjalnym. No i teraz, ile to my jeszcze mamy czasu? Już nie mamy, tak? Już nie mamy. No dobrze, dobrze. Proszę Państwa, no to tak jak, to ja już będę kończył. Następnym razem zrobimy sobie kilka ćwiczeń, żeby pokazać, jak pochodną kowariantną można wyliczyć w dowolnym układzie współrzędnych. No na przykład, proszę Państwa, jak mamy pole wektorowe. Pole no to pochodną kowariantną się oznacza w ten sposób, że to jest tam, jak ja tam liczyłem, proszę Państwa, tak, pochodna względem L tej składowej VK. O, co to jest? Proszę Państwa, no to zgodnie z tą definicją to jest przejść do układu inercjalnego. Następnie to jest zwykła pochodna. To jest zwykła pochodna, a teraz musisz wrócić z powrotem do tego twojego układu i przeliczyć to tak, jakby to był tensor. No i okaże się, zrobimy to ćwiczenie, że to jest bardzo proste. No trzeba jeszcze będzie dodać tutaj, przepraszam bardzo, ojej, tu jest V. Jeszcze trzeba będzie dodać taki dodatek, który oczywiście w układzie inercjalnym znika. Proszę Państwa, ten schemat postępowania powtarza to, co mówiłem o definicji T
tensora krzywizny. Co to jest tensor krzywizny? To trzeba wziąć tablicę pochodnych gammy, ale w układzie inercjalnym, i odjąć od tego tę część, która zależy od tej trzeciej poprawki, poprawki trzeciego rzędu. Mianowicie jest to część całkowicie symetryczna tej. A następnie, jak chcesz to obliczyć w dowolnym układzie współrzędnych, to potraktuj to jako tensor i wróć z powrotem. I wtedy mówiłem Państwu, że dochodzą jeszcze takie dwa człony, które są kwadratowe w samej koneksji. Proszę Państwa, to, co tutaj jest, to nie jest żadna definicja. To jest twierdzenie. To jest twierdzenie, które udowodnimy sobie. Mianowicie z definicji takiej, że w układzie inercjalnym ma być tyle, a w ogóle to ma być tensor, wynika to, że w dowolnym układzie to jest ten wzór. I od tego rozpoczniemy następny wykład. Dziękuję Państwu.